Witajcie, kochani, witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku Panny na czytaniu miesięcznym listopadowym. Tak, zobaczmy, co u Pani w tym czasie. Pamiętajmy, kochani, że są to czytania ogólne. Bierzmy to, co rezonuje, to, co nie rezonuje. Zostawmy dla osób, które mają to usłyszeć i jest to dla nich ważne. Dobra, już tutaj mamy... Pierwsza się pokazuje ósemeczka buław, czyli to, co powraca, ewentualnie coś nowego. Dużo się dzieje, kochani, bardzo dużo się dzieje, dużo wymiany, dużo energii, dużo zdarzeń, dużo sytuacji, dużo rozmów, dużo pomysłów, dużo wszystkiego. Dzieje się w ogóle więcej niż myślisz i to tutaj przychodzi. Ósemeczka, jakieś spełnienie też może, coś wypracowane, może jakieś negocjacje wypracowane i teraz będzie to wszystko w takim, wiecie, rozkwicie, prawda? Bo to jest taki rozkwit, ósemka buław, to wszystko rozkwita, dużo się dzieje, dużo sytuacji, dużo trzeba też energii, czasu poświęcić, żeby coś zrobić, załatwić, prawda? Bo tych sytuacji, tych wydarzeń, tych rzeczy, które my się musimy zająć, jest naprawdę cała masa. Tak dużo, tak dużo. Zobaczcie, w relacjach, związkach, w miłości mamy gwiazdę. Przepiękna energia później nam się pokazuje w sprawach pozaprywatnymi, czyli biznesy, finanse, pieniądze, co tam sobie nie potrzebujesz się dowiedzieć. Masz królową mieczy i rada do obszarów, księżniczka buław, czyli to jest tak jak paś albo giermek buław. Dobra? I teraz sobie spójrzmy jeszcze dla Panny, co odchodzi do przeszłości. Kochankowie, okej, i też Merkury, tutaj poczułam planetę Merkury. Dobra, i co idzie nowego? Siódemeczka pentakli, dobrze, czyli jakieś tutaj wypracowane żniwa, no tak to poczułam właśnie od razu przy ósemce buław. Gwiazda też pokazuje, szczęśliwa gwiazda w listopadzie, jakby takie szczęśliwe, zobaczcie, aż się zacięłam. Szczęśliwe światełko Wam tutaj jakieś przyświeca. Coś tutaj będzie dobrego się działo, słuchajcie. Dobra, dopytajmy w takim razie. O, widzę, że na spodzie mamy dwójeczkę pentakli. Piękne są te karty, po prostu nie mogę się napatrzeć. Też Wam się podobają, kochani. Mi się bardzo podobają. Dobra, jakby co to do recenzji linku, jak już o tym wspomniałam, będzie na pewno link do recenzji poniżej w komentarzu czy w opisie. Dwójeczka pentakli, czyli będą decyzje do podjęcia. Może być dużo sytuacji, że poczujesz jakby... utratę gruntu pod nogami na chwilkę, ale to jest wszystko dobre, żeby, no właśnie, coś tu będzie poruszało się, jakby energia ruszyła w końcu, jeżeli przedtem była przyblokowana, teraz wszystko rusza z kopyta, no i co, i będzie się trzeba zająć różnymi rzeczami, dlatego to może wytrącić z takiej normalnej, codziennej równowagi jakby, prawda? Okej, zobaczmy dalsze energie. Skarabeuszka mamy, słuchajcie. Magic works through you. Już pokażę, tylko jeszcze na jedną nam wytasuję. Okej. I rhino. Bardzo ładne energie. Zobaczcie. O, i mamy jeszcze sandpipera. Okej. No zawołanie, żeby być bardziej playful, czyli bawić się też, pozwolić sobie na relaks, odpoczynek i tak dalej. To też jest zawsze dobry temat. Natomiast... tu zacznijmy od skarabeuszka. To jest, słuchajcie, zawsze symbol szczęścia, spełnienia jakiegoś dobrego wydarzenia, dobrej sytuacji. Coś dobrego się dzieje. Magic works through you, czyli magia pracuje przez ciebie. Pamiętaj, 52, a to też jest 7, prawda? Druga energia, która nam się pokazała, to rhino, czyli poradzisz sobie z wszystkim. Co by nie przyszło tutaj w tym czasie, z wszystkim sobie pięknie poradzisz. Dlaczego? Bo masz tą siłę w sobie, masz tą moc w sobie, masz więcej siły, mocy w sobie niż myślisz. Jest takie powiedzenie, tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono. Czuję, że w tym miesiącu teraz możesz się przekonać, że masz więcej siły niż ci się wydawało wcześniej. No i ta ostatnia 51, tu wibracja, zobaczcie, 5, 5, 5 jakby nie było, wow, potężna zmiana i mamy jakby 2, 0, 1, zobaczcie, tak jakby nowy początek, jakby coś tutaj nowego się miało zadziać dla Panny. No tak, gwiazda też pokazuje, że jesteście w drodze do celu, prawda? Dobra, zobaczmy sobie, dopytajmy. Ósemka buław dla osób pod znaku Panny. Czwóreczka mieczy. Oj, będziecie potrzebować tu, kochani, wyciszenia, bo to szaleństwo, które tu będzie do Was przyjdzie, czy to w całym Waszym życiu, czy w jakimś konkretnym obszarze, to będzie wymagało dużo energii,
dużo zaangażowania i pamiętaj o tej równowadze pomiędzy tym, tą aktywnością, prawda? Tą dynamiczną aktywnością, a później odpoczynkiem, wyciszeniem, więc pamiętaj, że to jest ważne, prawda? Żeby sobie na to pozwolić. Mamy gwiazdę. Gwiazda, co do gwiazdy, ok, pojawia nam się tutaj siódemeczka kielichów, czyli tu czuję taki przekaz, masz dużo marzeń, pragnień, ale wszechświat nie ma możliwości pomóc ci ich zrealizować, bo nie ma konkretów. Ty musisz konkretnie się zdecydować, czego pragniesz w danym momencie, ale tak po prostu całym sobą, prawda? I na tym się skupić, jeżeli manifestujesz, jeżeli afirmujesz, jeżeli powtarzasz sobie jakieś mantry, to skup się na jednym temacie naraz. Bo ja tu czuję, że tu ktoś robi dużo rzeczy naraz, w związku z tym robi się miszmasz taki energetyczny. Jedna rzecz naraz, jeżeli ci się sprawdzi, spełni druga rzecz i później znowu kolejna rzecz. Nie rób sobie tutaj jakby chaosu, prawda? Praca z energią to nie mazurek, żebyśmy robili przekładaniec, prawda? Tutaj trzeba się skupić na czymś jednym. Podejmij decyzję, dokonaj wyborów. Tam pamiętasz, co mieliśmy? Dwójeczka pentakli. Decyzja, decyzja, jeszcze raz decyzja. Rozważ wszystkie za i przeciw, żeby się przekonać, co jest dla ciebie ważne, co ważniejsze. I zobaczcie, dziesiątkę pentakli mamy przy królowej mieczy. Tutaj są jakieś ważne rozmowy, decyzje, mogą być jakieś pieniążki, może być jakaś oferta, która będzie naprawdę długodystansowa, chciałam powiedzieć, nie wiem, czy jest takie słowo. Chodzi o pracę na przykład, którą może dostaniesz, na przykład umowę, może dostaniesz przedłużoną umowę, może dostaniesz umowę na stałe i z tym wzrost pieniążków, może będzie jakaś podwyżka u ciebie, prawda, jakiś awans może znajdujesz inną, lepszą pracę i tu są lepsze warunki. Jakby więcej stabilizacji tutaj czuję i wyciszenia więcej. Czujesz się spokojniej, czujesz się lepiej. Może coś się tutaj wokół pieniądza u ciebie organizuje, układa, że znowu czujesz tą stabilizację większą niż wcześniej, czujesz ten spokój. Oczywiście może dostajesz jakieś zaległe pieniążki, może udaje ci się coś wygrać. Nie wiem czemu zobaczyłam tu 6 buław. No nie mamy tu 6 buław, jeszcze jednej karty nam brakuje, ale zobaczyłam 6 buław, czyli ktoś tu zwycięża, komuś się tu udaje zwyciężyć. Znowu zobaczyłam 11, sprawiedliwość, może jakąś sądową sprawę. Czekajcie, bo mi się, ależ mi się tu te karty dzisiaj energicznie po prostu, co mamy, koło fortuny, no tak. No tak, tak to tu czuję. Słuchajcie, że dużo się dzieje, dużo intensywnych kwestii. Księżniczka była w koło fortuny. Oczekuj dobrych zmian. Oczekuj, panno, dobrych zmian. Nie skupiaj się, nie wymyślaj teraz, czy to przyjdzie, czy nie przyjdzie. Przestań negatywne rzeczy wymyślać, bo wtedy co robisz? Wysyłasz do wszechświata błędne, sprzeczne informacje. Tu chcesz, żeby cudne rzeczy się działy, fantastyczne, a potem siedzisz i marudzisz. Czy się to uda, czy nie uda? Po co się nad tym zastanawiasz? Wierz w to głęboko, że się uda, bo jeżeli ty w to głęboko uwierzysz, to cały wszechświat też w to uwierzy i zacznie ci pomagać. Ale jak będziesz wiecznie podcinać sobie skrzydła, marudząc i narzekając, no to jejku, no chyba każdy dorosły człowiek rozumie, że to wtedy się nie uda. Wyobraź sobie tak. Wszechświat jest jak sklep. Wchodzisz do sklepu, mówisz tak, te buty poproszę, wybrane jest, tak? Idziesz z tymi butami, stawiasz na ladzie i mówisz do tej sprzedawczyni, ale to ja nie wiem, czy się to uda, no ja nie wiem, czy się uda, nie uda się, chyba się nie uda. Ta sprzedawczyni myśli, no co ta kobieta, o co jej chodzi w ogóle? Tak samo wszechświat reaguje, kiedy ty idziesz z czymś, pragniesz czegoś, idziesz z tym pakuneczkiem, proszę bardzo, to chcę zrealizować, a potem jęczysz nad tym, czy się uda. Rozumiesz? To jest to samo, co u góry, to na dole. Pamiętaj, że to jest to samo. Idziesz do sklepu, chcesz kupić buty, to nie jęczysz przy ladzie, czy się to uda, prawda? Tylko podchodzisz, dajesz, pan cię sprawdza, tam przelicza, nabija na kasie, czy co tam, i płacisz, i wychodzisz. I nie ma tu marudzenia, czy się uda, czy się nie uda. To samo z afirmacjami. Bierzesz się za coś,
to ty musisz, tak jak z tym kupieniem, ty musisz wierzyć, że jak podejdziesz do tej lady, żeby to zapłacić i masz te 5 groszy, żeby to zapłacić, to ty musisz wiedzieć po prostu, że to się uda. Tak samo z wszechświatem, wysyłasz mu afirmację, to ty musisz wierzyć, że to poszło i się udało. Wysyłasz paczkę, to się nie zastanawiasz co 5 minut, czy to się udało, czy się nie udało, gdzie to ta paczka, czy to dotrze, czy nie dotrze. Tylko wierzysz w to, tak samo z listem. Wysyłasz list, to wierzysz, że on dotrze do adresata, prawda? Tam, gdzie został nadany. Po prostu trzeba więcej wiary tutaj, kochani. I baw się tym bardziej, tymi afirmacjami. Nie napinaj się przy tym, prawda? Nie rób z tego takiego ciężaru wielkiego. Niech to będzie właśnie magic, works through you. Niech to będzie magia, która przez ciebie pracuje. I to mówię do wszystkich osób, które afirmują, manifestują, mantrują, jak tego nie nazwać, prawda? I marzycie o tym, żeby się coś spełniło, ale jednocześnie gdzieś są te wątpliwości, to marudzenie właśnie. Bo zobaczcie, energia, to jak to tutaj doskonale tu widać. O, już wam pokazuję. Zobaczcie, energia fruwa, wszechświat dostał wszystkie twoje zamówienia, mówi, och, ale panna tutaj poszalała, dobra, pakujemy wszystko. I co się dzieje? Nagle panna mówi, och, nie wiem, czy to się uda, czy się nie uda. Refleksja, siada, myśli, głowi się, czarne scenariusze się pokazują. O, matko. I wszechświat mówi, okej, stop, pakowanie, no nie wysyłamy, bo się rozmyślił tu miś jakiś, rozmyślił się, już nie wie, czy tego chce. Dlaczego? Bo marudzisz, myślisz o złych rzeczach, wymyślasz, co złego się może wydarzyć, przestań, a dajże temu wszechświatowi przesłać ci te wszystkie pragnienia, które ty masz, marzenia ci pomóż spełnić, przestań przeszkadzać tymi swoimi myślami czarnymi, scenariuszami, przestań się skupiać na tym się skup, udało się, już do mnie płynie, odczuję to, wyobraź sobie, jak to będzie, jak ci to pragnienie spełni, wtedy pomożesz wszechświatowi, żeby się to zrealizowało. I tu o wszystko chodzi, kochani, o każdą jedną rzecz. Co tu jeszcze czuję? Związki, relacje, miłość. I to się łączy nam bardzo bezpośrednio. Wraca tu jakiś miś, jakiś wracacz, idzie do panny. Panno, zróbmy jeszcze jedną próbę, tak cię proszę, daj mi szansę. Panna siedzi, myśli, no nie wiem. Tu obiecywanki, cacanki, różne rzeczy, tutaj ktoś mówi, prawda, panna już tak troszkę z nadzieją, co ja mam wybrać, co ja mam zrobić, prawda? No dobrze, decyduję się, próbujemy, no ale później, dobra, przez chwilę leci wszystko pięknie, ciach, tu rozmowy, spotkanka, wszyscy się cieszą, prawda, hura, nagle panna, o już czarne scenariusze, och, już się popatrzył ten ktoś w inną stronę, ach, może już mnie zdradza, może już jakieś ma niewierne myśli, zobaczcie jak to się dzieje i co się dzieje od razu, się psuje od razu. Dlaczego? Bo panna już tu podejrzliwie patrzy, już tutaj łypie spod oka, już by chciała sprawdzić, kto to wiadomość przysłał, a co to tam ta osoba robi, czy ona to może tam jakieś niecne rzeczy, prawda? To wszystko psuje między nami, słuchajcie, w relacjach to najwięcej to myślenie takie właśnie jadowite, toksyczne, destrukcyjne, negatywne. Wywalić to, fiurk! I wtedy zostaje tylko to. Płynie energia, dzieje się. Jeszcze więcej się dzieje. Radość, spełnienie, pełnia po prostu wszystkiego. No czy nie o to nam chodzi? No to wziąć i zapanować nad tym. Nad tym tyrkaczem, co siedzi w głowie i tyrcy. I wymyśla, i plecie te bzdety takie. Powiem wam, naprawdę można... Oczywiście, że to jest wymagające, wymaga czasu, zaangażowania, żeby tego tyrkacza tam uspokoić w tej głowie klepacza, ale warto, słuchajcie, i da się to zrobić. Ja miałam tak rozklepanego tego tyrkacza w głowie, że po prostu, oh my gosh, wiele razy do depresji mnie doprowadził. Tak go słuchałam i tak się doprowadziłam przez to słuchanie. Jak powiedziałam, dosyć tego, wynocha mi z tej głowy, koniec tego tyrtolenia. No to kochani, och, wzięłam się mocno, ścisłam to ego i powiedziałam, albo ty, albo ja, to tak się nie da. Powiedziałam, ja chcę żyć szczęśliwie. I nauczyłam ego, że ono mi ma pomagać, ono ma mnie prowadzić w życiu, ale nie tyrdolić mi cały czas w tej głowie. Co to za trytanie na okrągło, jakiś pierdół, głupot, jakichś nie wiadomo czego tam jeszcze, prawda? Kontroluj to. Zawsze mówię, jak chcesz cokolwiek w życiu kontrolować, kontroluj swoje myśli, słowa i to, co się dzieje w swojej głowie. To jest twój alchemiczny obowiązek, chciałam powiedzieć, ale twoje alchemiczne naczynie też. Tylko ty możesz nad tym zapanować, nikt inny.
Zobaczcie, tu się dobre rzeczy dzieją. Pieniądze, stabilizacja, większa radość, spełnienie z tego, co się ma, z tego, co się osiągnęło, ale to też, to nie przychodzi samo. To jest stan umysłu, kochani. Szczęście, spełnienie to jest stan umysłu, czyli co? Czyli trzeba sobie na to pozwolić. I tu jest ten świetny czas i będziesz mieć wiele przykładów w tym czasie, może jakichś drobnych sytuacji, wydarzeń, może ktoś ci coś miłego powie, może tobie się coś miłego przydarzy. Będziesz mieć możliwość i okoliczność, żeby zacząć skupiać się na dobrych rzeczach i rozwijać, bo pamiętaj, skupiasz się na dobrych rzeczach, rozwijasz to, przyciągasz to do życia. Skupiasz się na złych rzeczach, znowu to przyciągasz do życia. No więc czego chcesz więcej w życiu mieć? I to tylko od ciebie zależy. I nie piszcie mi, proszę cię, was bardzo, że tego się nie da, że coś tam ze trudno. No i co z tego? A kto powiedział, że to ma być łatwe? Przepraszam bardzo, kto powiedział? Jak idziesz na spacer, to to też łatwym nie jest, jak chcesz zrobić 10 kilometrów. Jedziesz na rowerze, to też jest wyzwanie, żeby tam trzeba się napedałować, rozmęczyć. Idziesz okna umyć, to też jest wyzwanie, też się trzeba zmęczyć, prawda? W tej przestrzeni tak mamy, że wszystko jest z tym tarciem, prawda? Ale jak się postarasz, panno kochana, a masz tą siłę w sobie, to magic będzie fruwać przez ciebie, w tobie, wokół ciebie. Pozwól sobie na to. Pozwól sobie na to, żeby sobie podnieść komfort życia. A jak to się robi? Poprzez zmianę myślenia na wyższy komfort myślenia, na wyższą jakość myślenia. Można to zrobić. Jak ktoś z was ma ochotę, zapraszam do mnie na sesję indywidualną. Popracujemy razem. Napisz na maila, przyślę ci ofertę, jak tylko masz ochotę. Dobra, rady. Księżniczka była w koło fortuny. Oczekuj dobrych zmian, ale jednocześnie działaj, aby one przyszły. Rób coś, prawda? Konkrety, 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 konkrety. 8 buław. Przestań przeszkadzać wszechświatowi ciężkim myśleniem, negatywnym myśleniem. Nikomu to nic dobrego nie wnosi do życia, więc po prostu to przestań robić. Skup się na dobrych rzeczach, skup się na dobrych zmianach. Szukaj tych dobrych zmian, które chcesz, żeby się zadziały w twoim życiu. Pozwól sobie na to, po prostu sobie pozwól na to. Niech to będzie pierwszy temat w twoim życiu. Okej, tak już tu ta Lili nudzi o tym myśleniu, to już sobie na to pozwolę. Pozwolę sobie przestać negatywnie myśleć przez 15 minut, pół godziny, godzinę dziennie. Spróbuj i zobaczysz, ile się zmieni. Zobaczysz, ile się zmieni. Pozwól sobie na ciszę, pozwól sobie na spokój w tej głowie. Idź na spacer, na rowerek właśnie, nie wiem, okna umyj. To, co tam nam wyszło. Co sobie życzysz? Co ci sprawia radość? Są osoby, które uwielbiają na przykład myć okna, lustra, bo dla nich jest to relaksujące. Więc co cię tam relaksuje? Pozwól sobie na to, ale jednocześnie podczas tego relaksu wycisz tego tyrkacza w głowie, klepacza i pozwól sobie na... Pozwól sobie na wakacje od tego trytania w tej głowie. Pozwól sobie po prostu. Ty sobie pozwól. Zrób sobie ten prezent. Runa. Zobaczmy runę. I to będzie magia, jak sobie na to pozwolisz. A zobacz, zobacz, zobacz. Wow. To jest podobne do koła fortuny. Ta runa. Ona jest niezwykła. To jest jak jakby nam wszechświat, czy los, jak to nie powie, rzucił kościami, prawda? I na co wypadnie... No to będz. Więc tak naprawdę tu się może wydarzyć wszystko. To jest jak koło fortuny, tak jak mówię. Zmiany, przejście, kompletne zmiany. To może być taka zmiana totalna, że możesz się totalnie tego nie spodziewać, prawda? Równocześnie będzie się dużo rzeczy działo naraz. 8 buław mamy pokazane, prawda? Będzie się trzeba wieloma rzeczami zająć naraz. To już mówiliśmy. Jakieś wyzwolenie od czegoś, może wyzwolenie od tego tyrkacza w głowie. Och, życzę ci tego z całego serca. Prawo przyczyny i skutku tutaj też nam się pokazuje. Więc pamiętaj, jak działasz, tak potem masz efekty i konsekwencje, prawda? Kochani, przeróżne rzeczy tutaj zapowiada nam też szczęśliwe zrządzenie losu. I to ponieważ jest i ta runa Pertro, i mamy koło fortuny, i inne piękne energie, gwiazdę jeszcze, no właśnie, i skarabeuszka. Oj, jakieś szczęśliwe rzeczy się tu dzieją. Jakieś właśnie rzeczy, które będą sprawiały uśmiech pannie. Ale pamiętaj, dla ciebie tutaj jest ogromny wybór. Jeżeli pozwolisz na to, żeby ten klepacz w głowie dalej ci zatruwał codzienność, no nie musi to przyjść do ciebie. Jeżeli popracujesz nad tym, żeby tego klepacza wyciszyć i zacząć go kontrolować, wówczas ja czuję, że dosłownie jakby worek darów się dla ciebie otwierał od wszechświata, bo tu jest mnóstwo
jakby tych pragnień, twoich marzeń, które ty chcesz, żeby się zrealizowały i czekają w kolejce do realizacji, bo ty je tu blokujesz swoim negatywnym myśleniem, więc puść to. Pozwól sobie, żeby zobaczyć świat szerzej, właśnie o tym mówi też Pedro. Pozwól sobie na to, żeby zobaczyć ten świat i to wszystko, co się wydaje, co widzisz wokół siebie, jakby głębiej, szerzej. Poszerzenie perspektywy, zobaczenie tego w zupełnie inny, nowy sposób. To jest ważne. To jest bardzo ważne, kochani. Czternastka to też jest właśnie bądź cierpliwą osobą. Pozwól sobie, żeby to wszystko działo się powolutku. Zmiany, zmiany, jeszcze raz zmiany. Z przeznaczenia potężne, jakieś takie właśnie losowe też sytuacje, prawda? Sytuacje, które możesz postrzegać jako takie zrządzenie losu, jako takie zbiegi niby okoliczności, prawda? Które później z czasem się okaże, że to w ogóle nie był żaden zbieg okoliczności. Ale tak możesz to odczuwać. Magia, dosłownie magia się dzieje w tym miesiącu, listopadzie. Jest to niezwykły miesiąc. I powiem wam, nagrywam od baranka do was teraz. Szóstym jesteście znakiem. Wszyscy mają to samo. Dosłownie magia w powietrzu. Fantastyczne rzeczy się dzieją. Och, przychodzą później jakieś efekty żniwa. Cuda przepiękne. Ale słuchajcie co? Klepacza w głowie trzeba wyciszyć i skupić się na dobrych rzeczach. Skup się na tym, co dobre może przyjść. I zobaczysz, że to przyjdzie. Skup się na tym obsesyjnie. Jak się chcesz na czymś skupiać mega, super, obsesyjnie, to nie na złych rzeczach, tylko właśnie na tych dobrych się skup. I zobaczysz, jaki będzie efekt. Bo jak się skupiałaś, czy skupiałeś na złych przez całe te lata wcześniej i było jak było, to co ci szkodzi sprawdzić? Jaka będzie różnica, jeżeli teraz skupisz się na tych dobrych rzeczach? No ja ci gwarantuję, że się uśmiechniesz. Ale co ty tam nie będziesz słuchać? Sprawdź osobiście. Mieni, wybierz kartę na koniec. Możesz tu zapytać jak zawsze osobę, sytuację, wydarzenie. 1, 2, 3. Dla panny na listopad. Lecimy. Jedynka. Tu jest niewłaściwy czas. Tu coś trzeba jeszcze przemyśleć, poukładać sobie. 2. Tu mamy zdecydowane tak. Idealny czas. W ogóle działaj. Niech się dzieje. 3. Zdecydowane tak, tu trzeba coś usłyszeć, wypowiedzieć, o czymś poczytać, czegoś się dowiedzieć. Czakra gardła, ważne. Dobra, tyle kochani, życzę nam magicznego miesiąca listopada i jak zawsze do usłyszenia w kolejnych czytankach. Pa, pa.